Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka produktów, które ostatnio przysłała mi marka Revers do przetestowania. Zdradzę Wam, że wykorzystałam te nowości w tym makijażu. No i chciałam Wam po prostu pokazać nowości, które będę w najbliższym czasie testować. No i co? I zaczynamy. Postaram się Wam tu porobić kilka swatchy, żebyście mogli właśnie zobaczyć, jak te produkty wyglądają. No jak mówię, ten makijaż wykonałam za pomocą tych produktów. Jeżeli wyszedł, jeżeli fajnie się nagrało, to na pewno on się pojawi na kanale. Jeżeli nie, no to na pewno stopniowo będę Wam te nowości po prostu testować. I zaczynamy od pierwszego produktu. Jest to podkład. Jest to podkład Fix Matte All-in-One. Coś takiego. I on ma być matujący. Color. Wiecie, matujący, klejący i utrwalający. I ja tutaj mam kolorek 30, natomiast jest to taki bardzo jasny kolor. Jest to kolor Natural Beige. Zobaczcie, 30 jest naprawdę bardzo ładna, beżowa i jasna. Nie jest to kolor ciemny, jakby się mogło wydawać po tym, że jest to 30. I co? Tak się prezentuje. Następny produkt jest to, co tutaj wylosujemy, jest to zestaw do konturowania w kolorku 02 i to jest taka, wiecie, plastikowa kasetka. Tutaj mamy bronzer, róż i rozświetlacz. Bronzer jest taki w opakowaniu chłodny, natomiast na twarzy jest on bardziej cieplejszy, brzoskwiniowy róż oraz złoty rozświetlacz. I tutaj zobaczcie, gdzie to będzie widać, macie jakby obrazki, które są odpowiednio dobrane do tego, gdzie nakładamy dany produkt. One są tutaj jakby, się odbija światło na przodzie, ale jak je otworzycie, to właśnie tutaj macie jakby dopasowane. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, myślę, że wiecie, o co chodzi. I już wam może zrobię jakieś swatcha. Tak się to prezentuje. Nie wiem, czy kamera to tutaj nam odda. Jak mówię, mam te trio całe na policzkach, także możecie zobaczyć, jak to wygląda właśnie już na mnie. Myślę, że naprawdę bardzo ładnie i zobaczcie ten rozświetlacz. No, naprawdę. Powiem, że jestem zaskoczona produktami marki Revers. Kilka z nich już testowałam wcześniej, kilka z nich znaczy się posiadam już w swoich kolekcjach jakby z poprzednich spotkań blogerskich, a te mnie miło zaskoczyły i naprawdę nie ma produktu, z którym nie ma produktu marki Revers, który bym posiadała i którym byłabym zawiedziona. Naprawdę wszystkie mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły i bardzo pozytywnie zaskoczenie miałam przy makijażu oczu i wykorzystaniu tej paletki. Jest to paletka New City Trends. Również mam praktycznie wszystkie cienie dzisiaj na oczach. I powiem Wam, że to jest sztosik. Dobrze. Taka mała paletka. Tutaj jedynie wypadła pacynka. Tutaj jedynie ten jeden jest cień matowy, natomiast pozostałe są błyszczące. Ale szczególnie te cztery cienie są po prostu tak mięciutkie. Nie wiem, czy uda mi się zrobić. Może zrobię Wam właśnie tej czwórki. One są tak mięciutkie, tak napigmentowane. Zobaczcie to. Swatcha. To jest, przypominam, jedno. Musiałam rękę obrócić. Zobaczcie. To jest jedno pociągnięcie swatcha. No. Będę testować tą paletkę, ale wydaje mi się, że ta paletka jest naprawdę sztosikiem. Dzisiaj malowałam ją oczy i byłam po prostu cały czas taka, wiecie, o matko, one są tak napigmentowane. Firma Revers generalnie należy do tych firm tańszych, powiedziałabym. Ich ceny są naprawdę bardzo przystępne dla każdego. No i jakość tych cieni za tę cenę, jakie one tam kosztują, to jest po prostu naprawdę bardzo Wam polecam, zainteresujcie się, sama muszę zobaczyć, czy są może jeszcze inne odcienie tej paletki, jak one się prezentują, bo naprawdę
jakość tych cieni mnie powaliła. Następny produkt, ja już tu opakowuję, jest to Eyebrow Artist Long Lasting Automatic Pen and Brush. Tak wygląda opakowanie, ale wyciągam ten produkt docelowy. I jest to kredka do brwi. Z jednej strony mamy grzebyczek, taki wiecie, standardowy, klasyczny do brwi. Natomiast z drugiej strony jest wykręcona automatyczna kredka. I jest taka ona w miarę cienka, w przekroju trójkątna. I jest, ja mam kolor akurat brown, z tego co pamiętam on się nazywa. Brown, tak, kolor brown. I jest on taki bardzo chłodny, dość ciemny. Natomiast efekt można stopniować, co widzicie po moich brwiach. Naprawdę bardzo przyjemnie się tą kredką rysuje te brwi. Szczoteczką można sobie, że tak powiem, wyczesać nadmiar tego produktu. Także naprawdę jestem zadowolona z tego, jak ten produkt spisuje się na moich brwiach. No, tym rozświetlaczem chyba się nie przestanę zachwycać, ale chyba rozświetlacze z Reverse to do siebie mają, bo mam też inny rozświetlacz z marki Reverse i on również daje taki glow, także naprawdę Wam polecam. Jeżeli jesteśmy przy rozświetlaczach, no to dostałam również płynny rozświetlacz. Jest to taki kolor Antique Gold i właśnie jest to takie stare złoto. Nie wiem, gdzie mam tu zrobić już swatcha. On będzie bardzo fajnie się spisywał jako rozświetlacz. Zobaczcie. Jako rozświetlacz jego idzie bardzo fajnie zblendować na twarzy, bo mam nadzieję, że to kamera oddaje. Bardzo fajnie idzie go zblendować na twarzy, on daje taki efekt troszkę opalonej skóry, ale on równie fajnie by mógł wyglądać na powiece. Na pewno dawałby efekt takiej mokrej, błyszczącej powieki. Także będę go testować na różne sposoby i też za jakiś czas dam Wam znać. I co my tutaj mamy dalej? Wiecie, sobie to może wysypię. Dalej mamy to, co mam na ustach. Jest to metaliczna pomadka z serii Show Glow Lip Lacquer, kolor 31 Cherry Kiss. Tak to wygląda. No i to właśnie dzisiaj mi połyskuje na ustach. Bardzo fajny kolor, bardzo mi się podoba. Tutaj mam pomadkę, której używać raczej nie będę. Jest to Showmate Lip Lacquer z kolorku 02 i jest to taki bardzo jasny, neonowo-barwiowy róż. Ja z tej serii mam inną pomadkę, znaczy się w innym kolorze i ją bardzo, bardzo lubię i przetrwała mi ostatnio całe wesele. Także tego kolorku nie będę otwierać, przekażę go dalej, bo to nie jest kolor, którym ja się czuję dobrze. I ostatnia pomadka, jest to pomadka z serii Satin Lips, kolorku chyba 17. Tak wygląda jej opakowanie. Jest taka już bardziej klasyczna pomadka, wykręcana w takim brudnym, różowym kolorze. Czy ja tutaj gdzieś mam miejsce, może tutaj Wam pokażę. I widzicie, jest to taki właśnie brudny róż, taki myślę idealny na co dzień. Też opakowanie wygląda bardziej na brązowe, a na ręce jest bardziej właśnie taki różowy. Następny produkt jest to korektor Camouflage Liquid Camouflage Liquid Corrector, tak, w kolorku 102 Nude. I tego produktu również nie otwieram. Posiadam kolor 101, który jest zdecydowanie jaśniejszy i bardziej dopasowany do mojej karnacji. Natomiast 102 po prostu poślę dalej. Miałam z tego co pamiętam jeszcze 103, która była taka bardzo beżowa. Taka, wiecie, bardzo aż, jakby to powiedzieć, taka, no, beżowa. Taka bardzo neutralna, naturalna. Natomiast dla mnie była za ciemna, więc ją po prostu podałam dalej. Produkt, który mnie niesamowicie zaskoczył, jest to Lash Are Ready. High Volume and High Volume and Long Mascara. I to jest również produkt, którego dzisiaj używałam. Ta maskara posiada silikonową szczoteczkę, taką z bardzo krótkimi włoskami i naprawdę efekt, jaki ona daje, jest cudowny.
rzęsy są bardzo wydłużone, bardzo rozdzielone. Jeżeli chodzi o volume, no to nie powiedziałabym, że ona jakoś szczególnie pogrubia, natomiast ja tego nie potrzebuję. I moim zdaniem właśnie rzęsy wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Będę ją testować i z chęcią za jakiś czas powiem Wam coś więcej na jej temat. I dwa produkty ostatnie, są to lakiery. I jest to One Step Gel 3-in-1 Solar Gel Professional Nail Enamel. Dobra. Są to po prostu zwykłe lakiery do paznokci. I ja mam w kolorku 21 oraz 12. Tak się prezentują. Jak widzicie, ja noszę hybrydę na dłoniach, także raczej na dłonie tych lakierów używać nie będę, natomiast przydadzą mi się do stóp. Kolor 21 jest to taki fioletowy kolorek. Klasyczna bym powiedziała. Klasyczny fiolet. Bardzo ładnie wygląda, także myślę, że na paznokciach u stóp będzie wyglądał równie imponująco. Natomiast ten kolor 12 jest to taki brudny róż. Taki bordo bardziej, może coś w ten sposób, w tym stylu. Naprawdę bardzo ładny, ja lubię tego typu kolory na stopach, także z chęcią go tam właśnie przetestuję. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję marce Rewel za przesłanie mi tych produktów do przetestowania. Jestem naprawdę pozytywnie nimi zaskoczona i mam nadzieję, że będę jakby zagłębiać się w te produkty, bo naprawdę bardzo mi podpasowały. No i będę testować i na pewno za jakiś czas też Wam powiem coś więcej na ich temat. Na tę chwilę bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy testowałyście jakieś produkty marki Rewel, może macie jakieś perełki mi do polecenia. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle tę markę znacie. Jest to marka, która stosunkowo niedawno wyszła na rynek, a być może nawet nie tyle co wyszła, co po prostu zaczął się taki boom na ich produkty, że zaczęły się po prostu te produkty jakby pojawiać w tej strefie urodowej. Także jestem bardzo ciekawa, czy mieliście już z tymi produktami do czynienia. Dajcie mi koniecznie znać, zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie tego typu filmiki. No i zapraszam Was już do następnych filmików za jakiś czas. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia.